Siemano, siemano, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w więzieniu. Kolejny dzień bycia policjantem. I dzisiaj Yeti powiedział, że ma dla mnie bojowe zadanie w Minecraft, więc jestem gotów na to, żeby wykonać takowe bojowe zadanie. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, to zachęcam was do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, ponieważ to jest bardzo ważne. Kto nie zostawi łapki w górę, temu gorzej idzie w szkole, więc musicie koniecznie zostawić łapkę w górę i wtedy będziecie mieli wszystko zdane. A ja w tym momencie lecę do Yetiego otrzymać nasze bojowe zadanie na dzisiejszy dzień. Jestem ciekaw, jakie to będzie bojowe zadanie, bo ja tak szczerze przyznam, że nie specjalnie tutaj chcę wykonywać jakieś zadania bojowe i tak dalej, bo to jest Yeti jednak mimo wszystko, ale no wiecie, możemy tam, że tak powiem, zaryzykować. Halo, puk, puk, halo, jestem tu, Yeti, halo, puk, 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 puk. No chodź. Mogę? O, dobra, ja... Bo ileż miałem na ciebie czekać. Ja przyszedłem na to bojowe zadanie, po to bojowe zadanie w sumie, no, bojowe które... zadanie, no w końcu. Co to jest? To będzie łatwe zadanie. Wiesz, co musisz zrobić? Słucham. Aż jak o tym myślę, to jestem wkurzony. Dobra, czemu? Masz zamknąć Milki. Masz ją zwabić, ale... masz zrobić cokolwiek, masz ją zamknąć. Czemu mam ją zamykać? Przecież ona... Ale co, że ona... Nie no, jak? Czemu, dlaczego mam ją zamykać? Po co? Przecież masz już tutaj Dave'a, masz wypaliona. Masz po prostu to zrobić, znaczy, jesteś moim policjantem. Wiesz, co ona zrobiła, dobrze wiesz, co ona zrobiła. No właśnie, co ona zrobiła, ja chciałbym wiedzieć, zdradziła, co ona zrobiła. Zdradziła mnie, zdradziła, zdrada. To jest najgorsze, co można zrobić. Dlatego trafi do więzienia i ty ją zamkniesz. Ale paliónkę też zamkniesz? Paliónkę? No. Na razie o tym nie myślę. No dobra, a ile mam na to czasu, żeby ją zamknąć? Nie wiem, tydzień. Dobra, no to chociaż to tyle. Czyli mam jakiś czas na jakąś tutaj, prawda, rozgrywkę. Myślałem, że to już tak, dzisiaj ale mam zrobić. Masz to zrobić, masz to zrobić. Dobrze, rozkaz przyjęty. No i bardzo dobrze, super, że się w końcu rozumiemy. No, dobrze, to ja lecę w takim razie ją porwać. Trzym się, elo. No lecz. Nie widzę, to jest jakaś tragedia, Ja nie mogę przecież jej uwięzić, nie masz szans, ja tego nie zrobię. Trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby tego nie trzeba było robić. Ja nie wiem, dlaczego? Dlaczego mam więzić Milki, dlaczego on chce, żebym ją uwięził? To jest nienormalne, ale dobra. Lecimy w takim razie do Palionowa, żeby... No nie wiem, chyba powiem Milki, żeby po prostu uciekała. To jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Dobra, widzowie, biegnę do Milki. Jest gdzieś tam u siebie przy chacie, mam nadzieję. I ją wyhaczymy i porozmawiamy z nią o tej sytuacji, bo no nie jest kolorowo, widzowie. Jeżeli Yeti kazał mi ją zamknąć, to nie jest dobrze, nie jest, powiem więcej. Jest źle, jest bardzo źle. Więc dobra, lecimy do niej, mam nadzieję, że ona gdzieś tutaj jest. Halo, halo, czy jest tutaj gdzieś Milki? Halo, puk, puk, halo. Dzień dobry, dzień halo. Dobry. Nie pytaj się, dlaczego jestem w takim stroju. Nie, spokojnie. Ja się chciałam zapytać właśnie, dlaczego ja tutaj widziałam właśnie ostatnio, jak ty gdzieś przechadzasz w takim stroju, byłam like, co jest stonem? Ja dobra, wytłumaczę ci wszystko, ale musimy się schować, chodź do tego bunkra. No tak, poproszę wytłumaczenia, bo ja po prostu tutaj zastanawiam się od paru dni dobrych, przyznam się, troszeczkę cię tej, wiesz, tak śledziłam i przeszukałam ciebie, wiesz, o co chodzi, jakby, no, czyli ja jestem policjantem, a ty przeszukałaś, rozumiem. No tak, bo się zaczęła stresować z tym, że ty jakiś, kurde, tutaj właśnie tak... Nie, dobra, szybkie wytłumaczenie. Ogólnie tak, okay. Palion i Dave są uwięzieni przez Yetiego w więzieniu tam na górze za posągami. No. Bzyku tam jest policjantem, a ja kupiłem strój od Bzyka, policjanta właśnie, trochę mnie kosztował. Włamałem się tam jako policjant i powiedziałem, że jestem nowym pracownikiem i oni to zaakceptowali. No okay. I ja ogólnie teraz pomagam Dave'owi i Palionowi się stamtąd wydostać, no ale jest problem, się jakby mamy komplikacje pewne, no. Dlatego, że właśnie przed chwilą gadałem z Yetim i Yeti mnie wysłał, żebym cię zamknął. No ale spokojnie, nie zrobię tego, spokojnie, nie! Przyszedłem tutaj po to, żeby ci właśnie o tym powiedzieć, żebyś się schowała. Nie możesz tutaj przebywać, bo Yeti na ciebie poluje i chce cię zamknąć tak jak chłopaków. No więc nie możesz tego zrobić, tak samo Palionkę. Nie wiem totalnie, gdzie ona jest, czy ona się ukrywa, czy nie, nie wiem. W każdym razie... Ona ogólnie chill, w sensie ona już jest, jak to wygląda z Palionki? Palionki nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest. Dobra, nie wiesz, gdzie jest, a ona jest po stronie Yetiego, czy po naszej? Tego też nie wiem. O kurde. Po prostu nie widziałem jej już bardzo dawno i ja nie wiem totalnie, co się z nią dzieje. Gdzie ona jest, czy jest po stronie tego, czy jest po stronie naszej. Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie ty musisz się schować po prostu, nie? To jest najważniejsze. Więc pytanie mam bardzo ważne do ciebie, czy ty masz takie miejsce, w którym możesz się schować i to nie może być to miejsce, bo to już jest... To jest chyba zbyt obvious tutaj się chować, nie? Jakby podejrzewam, że Yeti będzie mógł chcieć tutaj się, że tak powiem, włamać i zobaczyć, co tutaj się kryje w tym twoim domku, jeżeli cię nie dostarczy. Nie, ogólnie dał mi tydzień na to, żebym cię znalazł, ale on się pewnie wkurzy i przyjdzie szybciej, nie? Jak mi się nie uda. Więc czy jest jakieś miejsce? Ewentualnie możemy zbudować, jeżeli nie ma takiego miejsca, w którym mogłaby się schować. Ale najlepiej jakbyś w ogóle gdzieś w ogóle poza Palionowem się schowała, nie? Chodź na górę. Dobra. Jakby, wiesz co, zastanawiam się, bo mam parę takich miejsc,
Okej. Okay. Będzie na przykład, nie wiem, pan, na przykład to miejsce. Kurczę, ale to jest dalej pod twoim domkiem. To najlepiej jakby w ogóle, wiesz. To nie może być auto, bo, to tak, nie może być. Bo tu chodzi o to, że jeżeli się Yeti, tu wedrze, to on przeszuka wszystko, nie? Więc tu trzeba, to najlepiej by było gdzieś indziej, także jak czyli on tu domek przyjdzie... odpada. No najlepiej, tak, no, bo tu jest zbyt duże ryzyko, że on tu będzie chciał jednak przyjść. Najlepiej zabierz te rzeczy jakieś, nie? Albo to zaraz zabierzemy już może. Już teraz, no, może zaraz. No, może najpierw wskażmy tak miejsce. No nie, no tutaj nic nie ma. Wiesz co, jest takie jedno miejsce, o którym nie wiesz, ale mogę ci je pokazać. To jest takie, które ja mam przygotowane, ale z którego w ogóle nie korzystam. No i może możesz tu w sumie, nie? Czemu idziemy na... Co? Co? To jest taki, co to taki, jest za taki lekki mój bunkier, zrobiłem sobie pomarańczowy. Aha. Jest stąd też wyjście ewakuacyjne w razie... Co to jest za ściana myśli? Czemu ty nie widziałam? Ta, tabliczki miałem jakieś nieważne, co tam było. Tutaj jakby co masz ucieczkę, nie? Możesz tędy sobie uciec. I gdzie się tędy dojadę? Kurczę... Szczerze? Nawet nie pamiętam. Czekaj, sprawdź. Okej. Aha, to stawiasz mnie tu, nice. Nie, spokojnie, bo to jest kawałek tylko. Zaraz wózek do ciebie przyjedzie. Jedzie już. Bo to jest taki mechanizm właśnie tak zrobiony, że ten... A, chyba wiem, gdzie dojedziesz. Czekaj, czy to jest... Czy ja dobrze myślę, że my dojedziemy... Dobra, szczerze nie mam pojęcia, gdzie my dojedziemy. Nie pamiętam już, dokąd ten tor prowadzi. Wysiądź! O, bo widzisz, bo wózek sam wraca. No i tu jest to samo. No way. No taki mechanizm. No nie przewidziałem to, że będę kiedykolwiek tędy jechał z kimś innym jeszcze, nie? No, ale to nieważne. Dobra, ja wracam z powrotem, bo tutaj jakby co, to tedy uciekaj, nie? Ale to... Chodź. Ale... Nie ucieknę, ja to muszę, musimy to zostawić tam. Ja dobra, muszę... ale... Ale nie, bo tam już jeden wózek wrócił. No i zatrzymałeś mnie. Przepraszam, no chciałem się przejechać. Okej. No proszę cię, nie mam jak ci tutaj nie zatrzymać, no dobra, teraz. Wydobycie, no, o, cię. Okej. Ej, gdzie jest drugi wózek? Nie wiem, tu był tylko jeden, tutaj są dwa. Nie, no... Aha. Nie, no... Tylko jeden, do tego chciałem nim wrócić, bo... No mówię ci. Tu powinien wrócić wózek, jeżeli są dwa na tym torze. Powinny być dwa. No to może jest na końcu tam. No... Ja nie wiem. No jeżeli wróci ten wózek, to znaczy, że jest na końcu. A jak nie wróci? A jak nie wróci, to znaczy, że tu jest tylko jeden wózek. No to chyba nie wróci, tak ci powiem szczerze. No dobra, trudno. Będziesz... Dobra, no nieważne. W każdym razie tu wróćmy, w takim razie już idę na piechotę, nie chcę tego wózka, możesz sobie zabrać ten wózek, jak chcesz się nim przejechać. Nie, bo mnie znowu będziesz hamować, więc ja nie chcę tego, nie dziękuję. No to biegnij po prostu. No w każdym razie możesz się tu schować, ale może masz jakieś lepsze miejsce, no bo to jest takie... No powiem ci, że jest takie jedno miejsce. Tu jest zbyt pomarańczowo, nie, ogólnie. Tak, to też jest racja. Jesteś w tych skrzynkach tutaj? Nie, tu nic nie ma. Ja to zbudowałem i nie korzystałem z tego nigdy. Dobra, to w takim razie to miejsce odpada. No odpada. Masz jakieś lepsze? W sensie jakby ono odpada, no po prostu jest tak... No mam takie jedno miejsce. Czyli co, pokazałem ci to miejsce i ono odpadło. Czyli straciłem moją jedną z fajniejszych baz. No dobra. Jedna z fajniejszych baz? No co to za miejsce w ogóle? Dobra, słuchaj. No. Jest takie jedno miejsce, ale też nie może o tym nikomu mówić, w sensie, zwłaszcza Yeti, bo to jest takie miejsce, no, u słuchaj, przyszedłem tutaj cię właśnie przed nim uratować, jak ja bym teraz cię odłożył gdzieś i poszedł i mu powiedział, bo ona tam jest, tak. No to bym był naprawdę największym flakiem, chodzi nie? O to, że jakby masz być tak, totalnie, wiesz, cicho po dobra, prostu. Dobra, jestem cicho, już się nie odzywam. Słuchaj, widzisz ten guzik tutaj? Miałem się nie odzywać. No kurde, już możesz się odzywać, okay. No chodzi o to, że nie muszę... Widzę, że to jest przycisk, no co on otwiera? Dobra, no o, i on otwiera tutaj przejście w tym miejscu. Kliknę go. Teraz musisz zrobić sprint. O. Taki duży sprint musisz zrobić tutaj. No ja się tutaj będę pomagać otwierać. O, dobra, jestem w środku, okej. Okay. I tutaj jest, jak coś się otwiera z powrotem. No i tutaj zapraszam cię do takiego miejsca. No zrobię ci po prostu takie ten, chodź tutaj zapraszam. Wow! A co to jest za ten? No tutaj jakby są takie urządzenia różne i tak dalej. No takie laboratorium można powiedzieć, wiesz o co chodzi. Tutaj mam na przykład miejsce, gdzie jest Daisy ukryta. No i też tutaj sobie śpię czasami, jak się boję. Widzę to, proszę zostawcie tą błagam. Nie. No dobra. Nie będę cię tutaj zabrała. Dobra, idziemy dalej. Zapraszam cię tutaj na górę. I tutaj też jest kolejne laboratorium, jak widzisz. Okej. A to co to jest? No i takie rzeczy. To są jakieś przyciski. Skomplikowane strasznie. Okej. Okej, ja też tego nie ogarnię. Dobra, i teraz zapraszam tutaj. Dobra. Tu jest tylko personel. Tylko personel. Okej, czyli ja. Tak. Tak, czyli no, jestem policjantem. Ja tutaj robię w tym momencie, ja sprawdzam, czy jest wszystko git.
Okej, okay, i to, tak co to właśnie jest? O kurczę, co to jest? No, tutaj zaczęłam pracować po prostu nad odmrożeniem Palionowa i mnie też, tak jakby z mojego serca. Po prostu w skrócie, no. Ale jak na razie nic z tego mi nie wychodzi. Oj. 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 Czy jestem uwięziony już w tym momencie? Tak. Czemu ja mam dwa łuki? W sumie to tak. Zabrałem komuś łuk. Nie wiem, ale chcesz? Możesz mi dać jeden. No, masz. W sumie chcę. Oj, ja oj. Nie wiem, czy zrobisz tutaj to ten. No co jest? Nie, no to jest nie możliwe, wiem, na złapę. Pewno. Okej. Okay. No i udało się. Nice. Czekaj, bo ja muszę stąd wyjść. Jak ja stąd mogę wyjść? No dobra, mam pomysł. No nie możesz w sumie. O, tak możesz, tylko nie wpadnij proszę się do lawy. Uważaj na lawę! Nie, ja jestem zawodowym lotnikiem. Ja nie, dobra. Totalnie, ja czyli ogólnie dobra, no powiem ci niesamowita baza, nawet nie wiedziałem o niej. No dobra, no to w każdym razie tutaj jesteś w miarę bezpieczna, więc tutaj, prawda, spędź resztę czasu. Ja ci tutaj przyniosę jakieś żarcie. Znaczy ogólnie teraz to nie wiem, no może tu zostań już, ja ci tu może przyniosę jakieś rzeczy. Czy masz jakieś no rzeczy, dobra, co byś chciała zabrać ze swojego domu? Nie, no tylko chcę jakieś jedzenie i picie, wiesz o co chodzi. Jedzenie, ale, tak ale to, coś na uzbrojenie tak, też chyba by się przydało, czy nie? Tak, tak, zbrójki i możesz książki mi też przynieść. Książki? No muszę coś czytać, hello. Dobrze. Dziękuję, to ja tutaj czekam. Tak, czekasz tu? Ale ja nie znam... No mogę iść stąd. No, dobra, może pójdź jeszcze ze mną. Zabierz sobie wszystko z domku, co potrzebujesz, bo... I tak na razie jesteśmy sami na serwerze, więc chill w sumie, tak, bo jakby Yeti to byłoby gorzej. Słuchaj, ja powiem ci tak, żeby coś się nie stało podejrzane dla Yetiego, że mnie tak długo nie ma, to ja po prostu wrócę tam i przyjdę jutro. I ty tam czekaj po prostu. Ja tam przyjdę, przyniosę dobrze jakieś rzeczy, jeszcze ci coś tam ci pomogę. Porządku. I tak dalej. Mhm. Przygotuj się na wszystko, jak najszybciej tam się schowaj, ja jedę odwrócić uwagę Yetiego. Dobrze. Trzymaj dobrze. Się, widzimy się trzymaj jutro. Się, patrz, dobrej co? Nocy i nie daj się zachwytać. Pozdro. Dobrze. Dobrze, widzowie, no. Udało się ostrzec Emilię. W tym momencie muszę wrócić i jakoś odwrócić uwagę Yetiego. No i jutro przyniosę jakieś rzeczy Emilii, żeby prawda miała się tam lepiej. No bo póki co nie jest dobrze, widzowie. No ale dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro. Cześć. Pa, pa.